Dzień dobry, a dla niektórych dobry wieczór. Witam na moim kanale Lucjan Babczyk, kłaniam się. Dzisiaj będzie trochę o zdjęciach. Zapewne każdy, udając się na filmowanie, zabiera z sobą aparat. Ja robię tak samo, a więc dzisiaj pokażę wam trochę moich zdjęć. Czas ruszyć w drogę. Droga będzie krótka, bo autostrada ma 4, a autostrady mamy bardzo dobre, podobno w Polsce. Udaje mi się aż do Rzeszowa. W Rzeszowie skręcamy na południe, tak aby wylądować już w Bieszczadach, Ustrzykach Dolnych. Jesteśmy na miejscu, jesteśmy w Bieszczadach. Krótki odpoczynek, kawka, herbatka i jesteśmy. Są piękne widoki. A w planie? No cóż, powędrować trzeba gdzieś w górę. Południa Wrzyńska i Caryńska wchodzi w rachubę, więc udajemy się do Przełęczy Wyżniańskiej. Tam widoczek z kamery na Połoninę Wytlińską, ale zobaczymy potem z bliska, jak będziemy na górze. Droga na Połoninę Wytlińską była parę lat temu bardzo prosta, więc z tej podróży rezygnujemy. Dzisiaj nasze plany są bardziej ambitne. Buciki w nogi i z Przełęczy Wyżniańskiej kierunek, no jak żeby inaczej, Połonina Caryńska, chociaż podobno tam bardzo wieje.
Na koniec pragnę przedstawić informację na temat sprzętu, jakiego użyłem do tego projektu. Aparat podstawowy to Nikon bezlusterkowiec Z50. Następnie użyłem do filmu, do timelapsa, kamery GoPro 7 Black oraz lustrzanki cyfrowej D5500. Oraz kilka obiektywów, których dobierałem w zależności od potrzeb. Najczęściej to są wyładowania atmosferyczne, czyli tak między chmurami pioruny latają, a czasami na ziemi. Cały czas, czy mnie słyszysz? Nie słyszysz jakiś mi cały czas. Ludny. Proszę? Proszę.